Witajcie moi kochani. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować za wczorajszego live'a. Ponad 100 osób odwiedziło mnie live. Było bardzo przyjemnie. Naprawdę czuję się, jakbyśmy byli rodziną. Dziękuję Wam za ogromne zaufanie w moim kierunku. Dzielicie się ze mną ze swoimi troskami, problemami, jak również z takimi, to są sprawy bardzo intymne i ja czuję się wyróżniona, że macie do mnie tyle zaufania i korzystacie z mojej pomocy. Dziękuję Wam naprawdę z całego serca. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Cieszę się, że nasza grupa, nasz kanał bardzo ładnie rośnie. Niedługo mamy 2000, wierzę, że to będzie niedługo. I tak jak było przy 1000, będziemy robić sobie wtedy czytanie spełniające życzenia. I przy 2000, jak obiecałam, wylosujemy 2 czytania prywatne, kochani. Ale to jeszcze chwilka. Póki co zaglądamy sobie dzisiaj w energię na przyszły tydzień. Jestem bardzo ciekawa, co tam nam się szykuje w przyszłym tygodniu. Jestem ciekawa, ile osób poszło w rezonans z ostatnim czytaniem tygodniowym. Były dosyć ciekawe energie. Z tego, co wiem, od Was z wiadomości prywatnych, to niektórzy już poszli w rezonans. Rzeczywiście, w zeszłym tygodniu. No to pięknie, niech się dzieje, kochani. To teraz czarujemy piękne energie. Mam nadzieję, piękne energie na przyszły tydzień. Wiecie, że to nie jest kanał tylko pięknych energii, pięknych czytań. Ja po prostu czytam to, co mamy w kolektywie. A że nasz kolektyw pięknie się rozrasta i trafiają tu naprawdę świetliste istoty, to wierzę, że jak zaczniemy wszyscy czarować, to będziemy mieli tu piękną energię, z którą będziemy szli w rezonans. A teraz ruszamy. Co nas czeka w przyszłym tygodniu, kochani? Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Wow, mamy kapłankę. Mamy trójkę denarów. Mamy dziewiątkę mieczy. Mamy pazia kielichów. Mamy czwórkę kielichów. Będzie się działo. I mamy dziesiątkę kielichów. Wow! Bo te karty są tak śliskie. Dobrze, dopowiadamy. Na kapłankę. Za długi kwiat, po jednym proszę. Na kapłankę proszę jedną kartę. Dziękuję bardzo. Na trójka denarów. Na dziewiątkę mieczy. No ta energia mi się w ogóle nie podoba, no ale tak jak mówiłam, są piękne karty i jedna brzydka. Na pazia kielichów. Na czwórkę kielichów. I na dziesiątkę kielichów. Na dziesiątkę kielichów potrzebuję jeszcze jedną kartę, dzięki. Dalej mi to nic nie mówi. Potrzebuję jeszcze jedną kartę.
że robię uniwersum. Okej. Dobra. Kochani, to ruszamy. A więc mamy tak, z kapłanką mamy kartę, która mówi o intuicji, która mówi o połączeniu, mocnym połączeniu z górą, czyli z tą spirytualnością, z tym swoim wewnętrznym światem. I z kartą mostu mogę powiedzieć, że w tym tygodniu bardzo mocno będziesz połączona z uniwersum, z Bogiem, z aniołami, w co tam tylko wierzysz, czy w kogo tylko wierzysz. I praktycznie również uniwersum będzie budować taki most w kierunku twoim, czyli będziecie bardzo mocno połączeni, ty i uniwersum. Z kartą trójki monet, to jest karta pracy. I tutaj, jeśli masz jakieś problemy w pracy, kochanie, to z kluczem na pewno będzie jakieś rozwiązanie w tym tygodniu. Jakaś sytuacja, jakaś sprawa się rozwiąże, bądź też zakończysz może pozytywnie jakiś projekt. Następną kartą niestety mamy dziewiątkę mieczy i pod nią mamy czaszkę. I to są praktycznie w tych leni kartach, karta czaszki jest jedyną negatywną, najbardziej negatywną kartą, która mówi o ciemnych energiach, o złych energiach. I z kartą dziewiątki mieczy, no niestety, ale niektórzy z was mogą i nie daj Boże pójdą w rezonans, oby nie. Mam nadzieję, że do nikogo to nie, mogą być bardzo mocno zranieni przez kogoś, kto jest owiany złą energią. Jeśli jednak taka sytuacja nastąpi, to pamiętajcie, że to nie jest wasza energia. Odsuńcie tą energię jak najszybciej. Nie pozwólcie, aby jakaś energia z zewnątrz, i to jest naprawdę bardzo taka energia ciemności, aby was zraniła do tego momentu, że nie będziecie mogli spać po nocach, że będziecie mieć bardzo ciężkie myśli. Ta karta, również połączenie tych kart może mówić o koszmarach nocnych. Więc dla niektórych z was może rzeczywiście będą wychodzić w czasie snu, właśnie mogą się pojawiać jakieś koszmary nocne. Kochani, tutaj słyszę, macie się zabezpieczyć. Jeśli macie problemy ze snem, ze złymi snami, z koszmarami, to posypcie sobie przed pójściem spać, obsypcie sobie łóżko dookoła solą. Również olejek lawendowy może wam pomóc w łagodnym i spokojnym śnie. Ok? Kochani, następną kartą jest paść kielichów. I ta karta mówi o impulsie, jeśli chodzi o uczucia na przykład. Możecie dostać właśnie jakieś impulsy, słuchajcie, i to jest piękna karta, od uniwersum. Możecie poczuć w tym tygodniu bliskość swoich aniołów, Boga. Możecie czuć się owiani, taką właśnie otuleni, taką Bożą miłością. Następna karta to jest czwórka kielichów. I ta karta mówi o tym, że albo ktoś, albo wy czujecie właśnie jakieś rozczarowanie w kwestii miłości. I tutaj może być tak, że ktoś może wam dawać jakiś kielich, czyli jakieś uczucie, może jakiś gest miłości, a wy możecie go odsuwać. I z kartą pszczoły to jest praca. I ta karta mówi: pracuj nad sobą, pracuj nad... Może warto popracować nad tym związkiem, może warto popracować właśnie nad sobą i zobaczyć, czy tak naprawdę zarówno ty, jak i tamta osoba
zrobiliście wszystko, aby korzystać z tego kielicha, aby żyć tą miłością. Następną kartę to jest karta dziesiątka kielichów. To jest praktycznie najpiękniejsza karta. To jest spełnienie w miłości, szczęście w miłości. I tutaj może być tak, kochani, że ktoś, kiedy myślicie, że jesteście spełnieni w miłości, że macie tego kogoś wspaniałego obok siebie, to ta karta mówi, że w tym związku niekoniecznie ktoś musi być szczery. Jeśli, ja tu nie mówię o jakichś stałych związkach, ale jeśli ktoś nagle, kto was wcześniej źle traktował i nagle pojawi się na horyzoncie i wyzna miłość i zacznie mówić piękne słowa i snuć plany na przyszłość, to kolejne karty mówią o tym, że zanim wyciągniesz do niego rękę, to przypatrz się dokładnie tej sytuacji, zwróć uwagę na niego, bo z kartą kameleona to może być po prostu nieszczera. On czy ona, chcąc osiągnąć swój cel, będzie robić wszystko, a to niekoniecznie będzie szczere, kochani. Dobra, to patrzymy jeszcze. Czuję impuls, że mamy dalej patrzeć. Co się jeszcze może wydarzyć? Ha. Mamy dwójkę denarów, która mówi o żonglowaniu dwoma możliwościami, czyli będziecie mieli tutaj do czynienia z sytuacją, która mówi, że będziecie musieli podjąć jakiś wybór. I z kartą 10 monet może być tak dla niektórych z was, że będziecie mieli do czynienia z propozycją pracy i będziecie się mocno zastanawiać, czy chcecie zostać w tej pracy obecnej, czy bądź ją zmienić, bo tutaj do was może naprawdę z dziesiątką monet przyjść naprawdę jakaś mocna oferta, która da wam taką stabilizację finansową. Musicie się dobrze tej sytuacji przypatrzyć, kochani. Coś jeszcze? Weźmiemy ostatnią kartę i mamy diabła. Moi drodzy, diabeł, jak to diabeł, nigdy nie mówi nic dobrego, nie przynosi nic dobrego. To są uzależnienia, to jest toksyka. To jest wszystko to, czego człowiek tak naprawdę nie potrzebuje, ale mimo wszystko ulega tym pokusom. Ja sobie muszę dopowiedzieć tego diabła. Aha. Kochani, ktoś, kto był wycofany, kto się odsunął, o którym mogliście nic nie słyszeć z kartą tej wieżyczki, może ktoś, z kim spotykaliście się jakiś czas, mówię wprost, to mogły być spotkania takie nocne, wiecie, gorące spotkania, nagle ten ktoś może znowu bardzo podstępnie zacząć was manipulować, bo on ma jakiś plan. I tak naprawdę ten ktoś blokuje tu wasz blask. Ktoś, kto zabierał wasz blask i ktoś, kto może znowu spowodować blokadę w waszym szczęściu. Może to jest ktoś, kogo dawno już nie widzieliście, nie macie kontaktu, a on nagle wyskoczy, bo stwierdzi, że ach, fajnie by było znowu. I on ma jakiś plan, kochani. I tutaj karta mówi, bądź mądra. I to może być nawet połączone z tą dziesiątką kielichów, kiedy masz jakąś sytuację bacznie obejrzeć. Bo ten ktoś może być po prostu kameleonem. I tutaj mamy karty diabła, czyli praktycznie nie muszę nic dalej rozkładać, bo jak pierwszy rozkład się zaczął właśnie z kameleonem, tutaj mamy diabła, czyli jak się energia rozpoczęła, tak się zamyka. Kochani, uważajcie na tą osobę, bo ona znowu może spowodować u was to uzależnienie takie emocjonalne, i tak naprawdę nie ma do końca szczerych zamiarów. Także zwracajcie uwagę na intencje.
Dobrze. Zobaczymy jeszcze, co nam uniwersum powie do tego tygodnia, czy tam coś jeszcze może się wydarzyć. Co uniwersum powie do tej energii, którą już mamy na stole? Jak ci na górze to widzą? Tak, mamy zamieszanie, słuchajcie. Mamy dzień, który nigdy nie nastąpi i mamy ślimaka. Czyli tak naprawdę ktoś, kto zawsze był powolny, ktoś, kto może dużo obiecywał, a mało robił, pojawiając się w Twoim życiu, może znowu narobić zamieszania, kochani. Także tutaj uwaga, uwaga, uwaga. Jakie znaki, jakie cyferki, co tutaj będzie rezonować? Mamy niedzielę i jedynkę. Mamy dwójkę. Coś może się bardzo szybko wydarzyć. Dwa dni, dwa tygodnie. Mamy rybki, dwunastka, 12 tygodni, 12 miesięcy. Mamy dziesiątkę, zaczniesz coś całkiem nowego, 10 dni, 10 tygodni. Mamy jedenastkę, słuchaj swoich przyjaciół. Mamy sobotę, siódemka, szukaj przyjaciół i bądź w ruchu. I mamy trójeczka, niedługo coś się uda. Okej, kochani, to ja myślę, że to wystarczy. Rady, przestrogi, impulsy. Ja życzę Wam przepięknego tygodnia i mam nadzieję, że ani ten kameleon, ani te 10 mieczy, ani ten diabeł się nie pojawi w tym tygodniu. Tego Wam życzę, nam życzę z całego serca. Buziaczki, kochani. Pa!